Siemaneczko, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się wymianą membran w kosie Stihl FS120. Już takie membrany kiedyś wymieniałem. Po prostu wtedy je wymieniłem, ale chyba na jakieś nie tak, nie do końca takie jak potrzeba. To są stare membrany. Jak widzicie, stare membrany się odkształciły. I też dlatego je wymieniłem. Jak tutaj widać, to są akurat uszczelki te dwie, ale tutaj to jest membrana sterująca. No i tutaj widać, że jest już taka pofalowana. Tu jest membrana pompy i ona też widać, że tutaj się takie zrobiło, czyli że tutaj paliwo stało po prostu i to wszystko się tak zrobiło. Ale te membranki są stare. Tutaj możemy je dać. A nowe tutaj mam kupione, jak widzicie, Replaces GMD28. Jak wymieniacie membranki, to z tego co się dowiedziałem, najlepiej patrzeć po prostu jak one wyglądają. Że tutaj ma na przykład otworek z tej strony, no i ta nowa też tak powinna mieć, albo podobnie przynajmniej wyglądać. Jak na przykład nie mamy tego otworku, no to znaczy, że coś już jest źle. No i tutaj też w uszczelce akurat jest otworek. Generalnie jak są podobne, jak są takie same, to będą pasować. No i tam po modelu gaźnika, wiadomo, też można sobie znaleźć. No i tak, zaraz weźmiemy się do roboty, tylko idę po baterię, bo widzę tutaj, ta jest jakaś słaba. No i dobra, wróciłem. No musimy sobie najpierw zdemontować oczywiście tutaj cały gaźniczek. Akurat tutaj w tym modelu najpierw musimy sobie zdjąć tą całą pokrywę filtra powietrza. No i dobra, musimy sobie najpierw zdemontować filtr. Wyciągamy. Tutaj mamy dwie nakręteczki, chyba siódemki z tego, albo ósemki. Chyba ósemki. Musimy sobie je zdjąć. Takim nasadowym. Elegancko idzie. Ops. Gdzie to się... Druga. Tutaj jeszcze mamy torksik do odkręcenia. Torksik to jest, zaraz wam powiem. Prawdopodobnie numer 27. To wszystko w paliwie. Tutaj torksik 27. On trzyma linkę od gazu. Dość długa śruba. A czekajcie, jeszcze chciałem najpierw zrobić, ja już tutaj się rozpędziłem, najpierw chciałem sobie jeszcze zrobić test, jak działa ta kosa przed i po wymianie membran, także to już sobie zostawimy. Ja zaraz wrócę do tego momentu, a wam jeszcze najpierw odpalę tą kosę. Dobra. Dobra, zobaczmy sobie jak chodzi. Trzy pompnięcia pompką, chyba tak jest w instrukcji. Na ssanie i odpalamy. Zobaczymy na którym razem i powtórzymy to po wymianie membran. Zapłon i próbujemy. Za szóstym razem. Teraz wyłączamy ssanie. Czekamy aż się rozgrzeje trochę. Dobra, już wróciłem, jak widzicie, wykręcam śrubę. Jak widać, ta kosa ma problem po prostu na początku też z wkręcaniem się na obroty. Jak już pochodzi trochę, to jest ok, ale później też te obroty trochę falują. Może to być wina też tych membran całych. Teraz spróbuję tutaj zdjąć. Troszkę musimy sobie poluzować ten wężyk. O,
paliwowy. Teraz sobie wyjedziemy całym gaźniczkiem. Hops, hops, hops. Teraz tak. Teraz sobie tutaj idzie taki wężyk paliwowy. Można go sobie, ja zawsze to robię tak, że w sumie troszkę sobie naginam i wyjeżdżam tym. Ale to nie jest pewnie do końca poprawne. Można coś urwać. Ale ja sobie to tak zdejmuję. Czekajcie, wezmę sobie może jakieś rękawiczki, bo moje dwukolorowe rękawiczki. I tak, sobie tutaj odepniemy najpierw. Te wężyki można sobie najpierw tylko z gaźnika powypinać. Jeden idzie tutaj, drugi tutaj. Dobra, nie pomylimy tego. Jeden górny, ten z góry. Tutaj oszedł. Ops, ops, ops. A tutaj dolny idzie do bezpośrednio do baku. I dolny idzie tutaj chyba, a bo to jest tutaj zasysa przez filtr. Ten dolny też nim wyjeżdżamy. Linkę tutaj też możemy zdemontować od razu. Zaraz wam pokażę, tylko przesunę trochę. Lineczka wyjeżdża nam tutaj po prostu z takiego rowka. Ops. Tutaj pociągniemy ją troszkę. Ops, ops, ops. Ona nam stąd wyjdzie. Trzeba dać po prostu na gaźniku max do gazu i tutaj wyjąć ją z tego rowka. O, ops. Troszkę gaźniczkiem do przodu i nam to wyjdzie. Gaźnik mamy uwolniony. Proszę bardzo, tak to wygląda. Troszkę ufajdany jest. Ale co poradzić, kurde. Dobra. Sprawdzimy, jak on w środku wygląda. Tak jak mówiłem, te membrany wymieniałem jakieś 2 lata temu. No, 2 lata temu, 2019. No to 2 lata temu. I one nie były takie do końca, jak powinny być. Trochę je zmodyfikowałem. Ale działała na nich kosa, tak już kurczę, miałem wrażenie, że nie za dobrze. Działała od początku, ale już zostawiłem. W gaźniczku mamy membranę sterującą i membranę pompy. To ja wam pokazywałem, to są te dwie membrany. Sterująca i pompy. I dwie uszczeleczki też od tych membran. I po prostu te dwie membrany musimy zmienić. Jak to zrobić? Musimy dobrać wita i odkręcić po prostu na zwyczajnym świecie te wkręciki, które tutaj mamy. Tutaj chyba będzie, ale to też płaski można odkręcić z tego, co widzę, także jakby tutaj człowiek nie zrobił, to będzie dobrze. Dobra, ja do was wracam, jak coś tutaj wybiorę. Mam od cholery tych bitów, a później nie mogę dobrać. Też posortowane. Kurde, co tak te baterie szybko lecą? Niemożliwe, przecież dopiero była naładowana. To wywalenia są. Dobra, wybrałem jakiegoś bita, który fajnie pasuje. I odkręcamy najpierw od pokrywy. Tutaj była chyba sterująca, a tutaj była z tej strony pompy. To może od pompy zacznijmy. Będzie mniej roboty. Odkręcamy. Ops, ładnie poszło. Troszkę paliwka wyleci. Możemy sobie wziąć tu jakiś papier. Zobaczymy, w jakim stanie są te membrany po 2 latach. Nie, chyba w tym roku zapomniałem z tego paliwa wypalić, więc mogą być nie za ciekawe. Już kształciła się trochę membrana pompy. Widzicie, już jest taka trochę odkształcona. I tak nie powinna być, ale nie jest jeszcze taka zła. To wywalamy, uszczeleczkę zdejmujemy. Musimy to trochę przeczyścić.
Tam wsypię. I benzynką troszkę. Najlepiej to środeczkiem takim do czyszczenia gaźników, ale benzyną też nie powinno się nic stać, chociaż po benzynie pracuje. Trzeba też posprawdzić, wszystkie otwory są drożne. Wszystko jest elegancko. Przy okazji też czyścimy ten gaźnik. Czemu tego nie zrobić, jak mamy już rozłożony. Jakiś nagar to też się to wyczyści. No, czy to można przedmuchać lekko sprężonym powietrzem. Mocno też nie można, przynajmniej tutaj, jeśli chodzi o gaźnik, bo słyszałem, że mogą jakieś części się troszkę, mogą się po prostu uszkodzić. Także to możemy, ale w środku gaźnika to raczej bym nie dawał jakimś mocnym, sprężonym powietrzem. No i co, jeśli chodzi o tą stronę, to jest w zasadzie... Aha, jeszcze tutaj mamy sitko, zapomniałem o nim, które też albo możemy albo wyczyścić, albo wymienić. Z racji tego, że ja wymieniałem jakiś czas temu, to je sobie po prostu tylko najzwyczajniej w świecie przeczyszczę. Albo sprężonym powietrzem, albo tam wiadomo, tylko jakąś benzynką spryskam, tylko jest bita, który mógłby mi umożliwić wyciągnięcie tego sitka. Tutaj taki mamy i delikatnie po prostu je tutaj podważamy. Mamy tutaj, z tej strony mamy takie siteczko. Po prostu możemy je delikatnie tutaj podważyć, tylko żeby to zrobić teraz głową. Kurde. Za dobrze je włożyłem i teraz ciężko je wydostać. O, trochę je tak przeciągniemy i nam fajnie wychodzi. O, elegancko. I jak widać, troszkę tego sypu się tutaj uzbierało, jakiś tam drobinek. Nie wiem, czy to zauważycie, ale tutaj gdzie on jest? Tutaj gdzieś spadło, kurde. A, tu jest. Dobra, sorry. Troszkę, jak widzicie, jest tutaj jakiegoś drobinek. Musimy to po prostu przeczyścić i założyć ponownie. A jak ktoś w jakimś złym stanie jest to sitko, to oczywiście można je wymienić. Ale tutaj nie widzę takiej konieczności jak na razie. Dobra, zaraz sobie to przemyję benzyną. Wezmę sobie tak. Hops. I z brudnymi rękawiczkami człowieku, to powinieneś tutaj czyściutko mieć. Przesadzajmy. Miarę czyste, idealnie nie będzie. Sobie wyczyścimy troszkę. Albo lekko przedmuchamy sprężonym powietrzem, też się nie powinno nic stać. Troszkę z ręczniczkiem może. Najpierw. Hops. Tutaj. Dobra, delikatnie sobie, tak jak mówiłem, przedmuchałem. I co? I teraz możemy w sumie montować, już sobie na razie zdejmę sobie rękawiczki, by to zrobić jak najbardziej czystych warunkach. Mówisz jak jakimś znowu poradniku, człowieku. I teraz tak, zakładamy sobie siteczko. Tak. Tutaj. Hops. I teraz śrubokręcikiem troszkę sobie je dopchniemy. I trzeba uważać, bo ona ucieka. Najlepiej jakby tutaj nam na tej krawędzi się zatrzymało to sitko. Tak jak tam jest. Dlatego tak też próbuję zrobić.
że to sitko jest takie uparte. To nie jest taka prosta sprawa. O, mówiłeś o sterylnych warunkach, a już masz całe łapy brudne. No tak. Kaźnik najpierw trzeba by było tak naprawdę przeczyścić, ale dlatego nie zrobiłem znowu. I teraz tak to wygląda, dlatego zaraz sobie ręce oczywiście wyczyszczę. Elegancko nam tutaj siteczko weszło. Proszę bardzo. I teraz w zasadzie możemy zakładać membrany. To sobie ręce, tak jak mówiłem, wyczyszczę. Tutaj nam przychodzi membrana, tak jak mówiłem też. Membrana i uszczelka pompy. Wybieramy sobie takie właśnie uszczelki, czyli ta i membranka taka. Teraz Wam pokażę, jak wygląda nowa membrana, a jak wygląda membrana, którą wyciągnęliśmy. Tak wygląda nowa. Jak zobaczycie sobie pod światło, nie wiem czy to będzie widać, to tutaj widoczne jest takie wybrzuszenie, czyli to już jest jakieś odkształcenie tej membrany, nie jest jeszcze jakieś takie tragiczne, tak jak na przykład tam mieliśmy, bo tam już było mocne, ale przy nowej tego po prostu nie widać, one są po prostu płaskie. I teraz tak, zakładamy sobie membranę i uszczelkę. Najpierw tutaj chyba z tego co wiem szła uszczeleczka, później membrana. Tak więc czekajcie, to była stara uszczelka, tak. To jest stara uszczeleczka, która tu była. Nową tutaj mam w ręce. Jeszcze zaraz sprawdzać, na pewno to było w tej kolejności, ale z tego co pamiętam to nie może być inaczej. Tak. Na to membranka, zaraz sobie potwierdzę. Ale to tak raczej powinno być. Hops. I już. Tak jest, wszystko się zgadza, także tylko musimy ją teraz w odpowiedni sposób założyć. Nie da się tego zrobić źle, ponieważ tak jest wyżłobione to wszystko, że po prostu składamy to tak jak widzimy i przykładamy. Hops, hops. Zaskoczyło nam. Jeszcze sprawdźmy, czy się wszystko dobrze ułożyło. Elegancko wszystko się zeszło. Tylko wystarczy tutaj przykręcić z powrotem śrubeczkę. Podejrzewam, może być problem właśnie z membraną sterującą. Tak coś nie za każdym razem chciał odpalać. I trochę się zalewał też, ale to już bardziej podejrzewam o to zaworek iglicowy, który zaraz zobaczycie. Ale zobaczymy, tutaj mam dokręcone, odkręcamy sobie z góry. Z tej strony nam się powinna ujawnić membrana. Z tej strony powinna nam się pojawić membrana sterująca akurat i reszta części gaźnika. Także już Wam to rozbieram i pokazuję. Ops. Te membrany się zużywają najczęściej wtedy, jak zostawiamy albo jest kiepskiej jakości paliwo, albo po prostu zostawiamy paliwo na dłuższy czas w gaźniku, czyli tam na przykład na zimę, jak nie używamy. Lepiej zawsze to paliwo na zimę sobie wypalić ze zbiornika i z gaźnika. Staram się tak robić, ale to nie zawsze mi się to uda po prostu. Zależy od czasu. No i tutaj sobie zdejmujemy tą górną pokrywę i tutaj pod tą górną pokrywę, jak widzicie, mamy paliwo oczywiście, ale też mamy membranę, którą właśnie będę zdejmował z uszczelką, niestety, bo się przykleiła i uszczelka już jest też niestety do wymiany. Co tutaj się nadziało? Po prostu chyba ta uszczelka się zaczęła rozkładać i zaworek działa elegancko, ale membrana, z tego co widzę, to już jest chyba śmietnik, jak podejrzewałem. Nawet nie mogę jej oddzielić od uszczelki, tak się przykleiła. Ona była modyfikowana przeze mnie, ta membrana, która Wam pokażę w jaki sposób. Tutaj po prostu nie było dziurki. Ona tutaj, z tego co widziałem, musi być, bo tutaj jest chyba jakieś odprowadzenie. To niby jest jakiś ślepy zaułek, ale
raczej ona tutaj musiała być, dlatego że tutaj w tych też jest. I po prostu tutaj chyba jest jakieś odprowadzenie z tego co widzę. Tak, tutaj jest odprowadzenie. Chyba paliwa, które nam tutaj nie przepaliło. Tak, bo tutaj jest zasysane, a tutaj chyba odprowadzamy. No i tutaj musiałem sobie tą dziureczkę dorobić po prostu i to zrobiłem. Ale to tak niekoniecznie tak powinno być. Powinno być po prostu membrana, w której to jest, a nie sobie dorabiam. Tego też jest wymienione, to tutaj musimy troszkę sobie delikatnie zdrapać tą uszczelkę, która nam została. I tutaj analogicznie sobie wyczyścimy to wszystko benzynką i złożymy na nowych uszczelkach. Ja tutaj się zabiorę za usuwanie tej starej uszczelki, delikatnie ją skrobię. Niestety te uszczelki lubią się przyklejać. Troszkę benzynką. Troszkę sobie przedmuchałem, delikatnie oczywiście, żeby tutaj nic nie uszkodzić. No i tutaj mamy zaworek iglicowy, też go można sobie zdemontować, sprawdzić jakim jest stanie sam zaworek. No i dysza, która się znajduje w tym miejscu. O kurde, ale ktoś dowalił, chyba ja. O, elegancko poszło. Sama dysza jest ok, z tego co widzę nie ma tutaj żadnych problemów. Delikatnie sobie przedmucham. Dysza jest drożna, drożna. To jest najważniejsze, żeby było wszystko drożne. I dobra, tutaj dyszę możemy sobie wkręcić z powrotem, bo tutaj już nam nie jest to potrzebne. I zdemontujemy sobie zaraz zaworek iglicowy. Hops. I tutaj zaworek też sobie zdemontujemy. Kurde, trzyma ta oryginalna bateria. Kupiłem taki zamiennik, jest do dupy, ale znaczy do dupy, no już po prostu pada, ale dzielnie służył. Odkręcamy sobie tutaj, popuszczamy sobie śrubkę. To jest na sprężynie, więc warto sobie przytrzymać. I będziemy wyciągać. Bo no to może po prostu wystrzelić. Ops. Tak to wygląda. To sobie wyciągamy. Sprężynkę też możemy na razie wyciągnąć. I tutaj zaworek. Znowu pada. Znowu pada. I tutaj zaworek. Tutaj jak widać jest, jest. Zobaczmy sobie. Jak wygląda? Że tutaj jest szyba, chyba wszystko ok. Już nie jestem na takim levelu, żeby oceniać stan części w tych gaźnikach. Ale wydaje się być wszystko w porządku, więc sama wymiana membran powinna nam tutaj pomóc w tej sytuacji. Ale zobaczymy, bo to jest zawsze główny problem wszystkich rzeczy, które się nam źle dzieją, to są zazwyczaj membrany. Zobaczymy. Złożymy sobie zaworek. Najpierw nasz zaworek. Dźwignia. Najpierw sprężynka. Tutaj ją umieszczamy w środku. I tutaj teraz sobie to umieścimy. Wskoczył nam, wskoczył. I zakręcamy to po prostu tutaj śrubokręcikiem, krętakiem. Ops, dokręcone. Działa. Odbija nam fajnie. Tak jak powinno być. Odbija. Dobra, tutaj sobie jeszcze oczyszczę tą powierzchnię pod uszczelkę jakimś delikatnym, może papierkiem i wtedy będziemy to składać. Dobra, to ja sobie oczyszczę i zaraz do Was wracam. No i dobra, przeczyściłem sobie troszkę bardzo drobnym papierkiem, żeby nic tutaj po prostu nie
zedrzeć za mocno. Trochę jeszcze tutaj sobie wyczyszczę. Hops. Elegancko, elegancko, człowieku, nic lepiej nie będzie. Tutaj tak samo. I możemy składać. Składamy oczywiście. Teraz z tego co widziałem, powinniśmy najpierw zacząć od uszczelki, dopiero później od membrany. Bierzemy najpierw uszczeleczka i ona nam wtedy idzie tak, żeby nam na wszystkie dziury naszło. I teraz dopiero membranka, która nam idzie po prostu tak, żeby tutaj najść na ten otwór, który odprowadza, z tego co kojarzę. Ops. Tak, w ten sposób elegancko nam się to wszystko musi zegrać. Tak. No i teraz jak już mamy tak gaźniczek, składamy. Oczywiście tak, żeby wszystko dalej nam się zgrywało. Tak. Jest, jest. Złapiemy sobie śrubeczkami. Trochę złapiemy. Najpierw je złapię, a później dopiero je poprzykręcam. Ja tak jakoś z przyzwyczajenia poprzekątnej. Ale chyba to konieczne jakoś tu nie jest. Elegancko jest. Tutaj warto jeszcze sobie obejrzeć z wierzchu ten gaźnik, czy tutaj nie ma coś do wyczyszczenia, ale ten jest całkiem ok. Nie widzę tutaj przynajmniej żadnych takich ewidentnych rzeczy. To jakieś poprochy. Ale to nic strasznego. Dobra. I co? Może jest gotowy do składania w zasadzie ten gaźniczek. Możemy go już zakładać. Chyba, że ktoś już jeszcze napisze, że jeszcze jakieś fajne rzeczy można tutaj zrobić z tym gaźniczkiem, żeby to lepiej działało. Na razie zobaczymy, jak będzie działać na nowych membranach. Jeszcze sprawdzę, czy tutaj jest dobrze dokręcone. O, dobrze jest. Dobra. No i tutaj zaraz wam pokażę, jak to będę składał. Zupełnie w tej samej kolejności, jak je rozkładałem, także nic nowego tutaj nie będzie, ale kto wie, może coś będzie. I to teraz go po prostu wkładamy tak jak był, jak on był. Tutaj można by było się połakomić o tą uszczelkę do wymiany, ale nic tu nie cieknie, a nie mam też takiej uszczelki, więc sobie darujmy. Hops. Teraz sobie to usuniemy na te pręty. Musi to być prosto zrobione. O. Hops, hops, hops. Tutaj wężyk podpinamy od paliwa. Jakby coś tu ciekło, kurde, z tego wężyka. Jakiś niszczelny. No i dobra, trochę tutaj sobie przetarłem z tego syfu. Zakładamy to, tutaj lineczkę, przekładamy przez ten otwór. Mówię o tym otworze tutaj w tym plasticzku. Może nie widać, ale tutaj jest taki otwór. I tutaj jeszcze musimy jeden wężyk założyć na te odprowadzenie właśnie. Ale najpierw tu. No i w zasadzie to jest na tyle z tej roboty, bo tutaj sobie tylko to wpychamy. Zakręcamy torksy, nakrętki i tyle. No i dobra, zaraz sobie to zakręcimy. A, jeszcze linkę zapomniałem podpiąć od gazu. Zapomniałem linki od gazu podpiąć. Panie, byś nie pojechał. Ostatnio mi się też zdarzyło. Chyba jest ok, kurde, lepiej nie będzie. Dobra, zakręcamy to, panie. Całe łapy brudne. Tyle to by było z tych rękawiczek. Najpierw linkę od gazu sobie złapię. Teraz sobie to dokręcimy. Nie za mocno, ale też żeby to było szczelne. Tak, dobra jest. Dokręcona jeszcze tutaj. Dokręcimy sobie tego torksa. O, elegancko. Zaraz zamontujemy jeszcze filterek.
i możemy sprawdzić, co nam dała wymiana membran w tej kosie. Myślę, że coś tam dała, bo już nie były za lepsze, za dobre. Ale czy reszta była dobra w tym kaźniku? Tego się przekonamy. O tym się przekonamy. Jeszcze jest, ale też go by można było już niedługo wymienić, bo już jest taki, kurczę, niekoniecznie. Ale wystarczy. No i tak będę musiał nowy zamówić, bo widzę, już jednak jest uwalony dość, więc myślę, że niedługo będę wymieniał. Jak widzieliście, kosa nam na początku nie chciała odpalić, ale też podejrzewam, że musiała sobie troszkę do gaźnika tego paliwa podać. Jak widzicie, kosa działa. Zawsze warto spróbować najpierw od tych membran, bo one zazwyczaj jakieś problemy powodują. Ale zawsze to jest też rozwiązanie. Gdzie ja będę membrany? Warto było zmienić te membrany na właściwe, ale nic to za bardzo też, znaczy czy dało, czy nie dało, to zobaczymy. Zobaczę sobie to po prostu w następnym, jak będę kosił, ale jak widzicie, kosa odpala, jest ok, tylko używać. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, do zobaczenia w kolejnych, mam nadzieję, jakiś też chyba będziemy ten opryskiwacz robić, ale do następnych odcinków. Ale to jeszcze zobaczymy. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. No i na razie. Kurde, tyle tych membran teraz. Gitarka. Dobra, zobaczymy, jak się będzie kosić. Na razie.